Witam Państwa bardzo serdecznie. No, po takim wstępie nie ma już właściwie nic do powiedzenia. Trzeba zająć się prezentacją. Tak jak Rafał powiedział, celowo jest to scenka wyrenderowana w porze wieczornej lub nocnej, zależy kto, o której kładzie się spać. Chciałbym Państwu pokazać właśnie produkt firmy Polbruk, czyli kostkę Lumia. Kostka z dodatkiem kruszywa fluorescencyjnego, dająca taki efekt tutaj na wizualizacji, natomiast można podejrzeć jeszcze sobie, jak to wszystko wygląda. Mniej więcej coś takiego można uzyskać dzięki temu produktowi. Otoczenie wokół terenu, ale też efekt końcowy, czyli wyrenderowana scenka. Rendering w Revicie to ma być przedstawienie rzeczywistości. Żeby odpowiednio pokazać to wszystko, czyli tak jak to będzie wyglądać, potrzebujemy kilku elementów. Po pierwsze są to na pewno użyte materiały, czyli odpowiednio przygotowane tekstury, odpowiednio dopasowane do wielkości elementów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, położenie naszego projektu. Już pomijam sam projekt, bo projekt musi też być i przedstawiać jakąś wartość. Natomiast położenie projektu w taki sposób, żeby Revit mógł nam w sposób rzeczywisty pokazać, w jaki sposób padają promienie słoneczne w tym miejscu o tej porze. To nie jest tak, że Revit to sobie skądś wymyśla. On pobiera informacje z najbliżej położonej stacji meteorologicznej. Także położenie projektu, ustawienie odpowiednio godziny wykonania naszej scenki. No i właśnie wybór tego, w jaki sposób chcemy przedstawić. Czyli może to być albo render płaski, nieruchomy, albo może to być to, co jest właściwie tematem przewodnim naszych pokazów w tym roku, czyli wirtualna rzeczywistość i taka panorama stereo. Zatem od czego można by zacząć? Zakładka zarządzaj i materiały. Mam już tutaj przygotowane właśnie materiały firmy Polbruk. Są to dwa rodzaje obiektów czy produktów. Jest to kostka Lira, którą można wykorzystać na przykład na tarasy. Z racji tego, że ta wizualizacja będzie w porze wieczorowej, no ta kostka akurat nie będzie się nam tutaj wyróżniać, natomiast jest ona również wykorzystana. Jest odpowiednio podstawiona tekstura pochodząca z portalu Archispace. No i druga kostka właśnie Lumia. Tu mam przygotowane dwa materiały. To jak ta kostka wygląda w porze dziennej i w porze nocnej. Jeżeli chodzi o materiały, to najważniejsze są dwie zakładki w przeglądarce materiałów. Ta dotycząca grafiki, co prawda nie dotyczy bezpośrednio renderingu, ale samego projektu. I to, na co chciałbym zwrócić Państwu uwagę w tym miejscu. Przedstawiamy tutaj, jak wygląda ten materiał właśnie w stylach wizualnych poza renderowaniem i poza stylem rzeczywistym, czyli na przykład styl cieniowany bądź styl z wyświetlaniem krawędziowym. Mamy narzucone kreskowanie, czy wybrane kreskowanie i tu chciałbym się na chwilkę zatrzymać, bo może wszyscy o tym wiedzą, natomiast ustawiając kreskowania materiałów w Revicie możemy korzystać z kreskowań dostępnych w AutoCADzie, z pliku PAD. Tak naprawdę to są te kreskowania wykorzystane właśnie i utworzone na bazie tego pliku. Możemy utworzyć nowe kreskowanie użytkownika, zaimportować sobie właśnie taki plik PAD i tutaj akurat już mam te kreskowania dostosowane zarówno do kostki Lira, jak i Lumia. One są odpowiednio przygotowane, trzeba je tylko jeszcze przeskalować z cali na centymetry, czyli jednostki metryczne i później można już wykorzystać to kreskowanie. Druga sprawa, o której chciałbym jeszcze powiedzieć, rodzaj kreskowania. Mamy tutaj dwa typy. Jest to kreskowanie typu kreślarskiego, można powiedzieć, drafting i kreskowanie modelu. Różnią się one od siebie tym, że to pierwsze, drafting,
ono jest zależne od skali naszego widoku, czyli mamy na przykład ustawioną odległość pomiędzy liniami, czy tą krateczką 1,5 mm i ona będzie zawsze w wydruku 1,5 mm. Natomiast kreskowanie typu model posiada swoją stałą wielkość, czyli nadaje się idealnie właśnie na przykład do prezentacji kostek brukowych, paneli drewnianych, czyli niezależnie od skali mamy zawsze jeden rozmiar tego elementu. I teraz już konkretnie druga zakładka Appearance, czyli to, jak będzie przedstawiany materiał w renderingu i w stylu wyświetlania rzeczywistym. Jeżeli chodzi o teksturę, wybieramy teksturę odpowiednią poprzez kliknięcie sobie na nazwę. Tu akurat mam już swój własny katalog dołożony. Oczywiście Revit zawiera bazę tekstur, które są instalowane od razu z programem. Natomiast te dodatkowe można sobie dołożyć i korzystać również z nich. Po wstawieniu takiej tekstury oczywiście musimy ją dopasować. To nie jest tak, że ona będzie od razu nam pasowała. W tym celu klikamy właśnie już tutaj na wygląd teksturki i tu mamy właśnie tą próbkę, którą wykorzystujemy. Są podane wymiary, więc znając wymiary kostki, odpowiednio przeskalowujemy sobie wymiar tej teksturki, tak żeby to wszystko pasowało. Dodatkowo relief pattern, czyli element, który zapewnia nam uzyskanie efektu trójwymiarowości, czyli ta tekstura nie jest płaska, a właśnie uzyskujemy głębię materiału. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście samo kreskowanie możemy wyrównać z ustawioną teksturą poprzez ten tutaj guziczek, wyrównanie tekstury. Mamy tutaj takie strzałeczki, które nam się odpowiednio dopasowują. Oczywiście sam wzór kreskowania musi mieć tą samą wielkość, co elementy w teksturze. Teraz już przejdę do tego materiału, który pokazuje, jak wygląda kostka Lumia w nocy. Tu jest właściwie te same elementy, które były poprzednio, natomiast jeden, który jest nowy, to jest element właśnie światła własnego materiału. Ustawiamy sobie kolor, w jakim ten materiał ma nam świecić, intensywność i barwę temperaturową. Także te trzy parametry, oczywiście odpowiednio je modyfikując, otrzymamy efekt, który pozwoli nam uzyskać to, co chcemy. Mając przygotowane materiały, możemy przejść do rozplanowania tego tlenu. To jest właśnie element, który odpowiada za kostkę brukową, tereny utwardzone. Inaczej niż zazwyczaj się to wykonuje, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu. Nie jest to teren wykonany przez narzędzie powierzchnia terenu. Jest to strop. Jest to strop z racji tego, że mogę od razu w stropie ustawić sobie układ warstw, czyli kostka, podsypka, podbudowa. W ten sposób mogę sobie korzystać. I teraz, jeżeli chodzi o uzyskanie efektu pod wizualizację, nie muszę dzielić tego stropu na dwa osobne stropy z jednym i drugim materiałem. Mogę uzyskać efekt poprzez narzędzia, które po pierwsze podzielą tą powierzchnię i po drugie pozwolą mi przemalować ją, nakładając właśnie wygląd materiału tylko tak, jakbym właśnie przemalował ją pędzlem. Tutaj jest pokazany taki krótki filmik, jak działa dane narzędzie. Zatem najpierw podzielę sobie powierzchnię. Tu już częściowo mam ten podział dokonany. Taki wzorek będzie z wykorzystaniem tej kostki Lumia. Dodatkowo podzielę jeszcze sobie tą powierzchnię poprzez wskazanie linii z odsunięciem 20 cm i chciałbym to odsunięcie uzyskać po całym obwodzie. Zatem zbliżam się do którejś krawędzi i wykorzystując tabulator wymuszam na programie zaznaczenie wszystkich linii, czyli to odsunięcie od razu mam po całym obwodzie. Zatwierdzam, mam już ten efekt uzyskany. Teraz chciałbym przemalować, czyli używam narzędzia Paint. Otworzy mi się przeglądarka materiałów, z tym, że nie jest to miejsce, w którym mogę cokolwiek edytować. Tu tylko wybieram materiał, który chciałbym nanieść na daną powierzchnię.
Teraz sobie odfiltruję materiały. Polbruk, wybieram odpowiedni materiał i wskazuję to miejsce, które chciałbym akurat przemalować. Tutaj kolejna rzecz, którą wypadałoby zrobić, to jeszcze będzie przemalowanie, wyrównanie krawędzi. Oczywiście, żeby ten wzór się zgadzał, narzędzie wyrównaj, do tej krawędzi wyrównuję tę krawędź, do tej krawędzi wyrównuję tę, a może bardziej w ten sposób i mam to dopasowane. To samo po obwodzie. No i teraz pozostaje mi tylko i wyłącznie ustawić kamerę, wybrać miejsce, w jaki sposób chciałbym przedstawić tą scenkę. Zatem kamera na przykład z tego miejsca w tym kierunku chciałbym spojrzeć na to wszystko. To będzie mniej więcej coś takiego. Oczywiście mogę poprzez uchwyty zmienić zakres sceny, którą chciałbym pokazać. I teraz, tak jak mówiłem, jeszcze dodatkowo musimy odpowiednio wskazać i lokalizację projektu, czyli możemy to zrobić z tego miejsca, ale możemy też to zrobić tylko i wyłącznie dla tej scenki do wyrenderowania. Zatem mógłbym to zrobić w tym miejscu, wywołując okno renderowania. Wybieram schemat ustawienia słońca, czyli w tym miejscu. Tak, i tu jest właśnie znowu lokalizacja. Mam do wyboru albo ustawienie za pomocą internetowego serwisu kartograficznego. Jesteśmy w Poznaniu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że gdzieś tutaj, ale mogłem się troszeczkę pomylić. To jest to miejsce, data, godzina, dopasowujemy sobie, jak to ma wyglądać. I następnie albo korzystamy z renderingu dostępnego w programie. W wersji pełnej możemy renderować z programu Revit. W wersji LT mamy dostęp tylko do renderu w chmurze, czyli to, co nas interesuje. Wybierając opcję renderowania w chmurze, wybieramy właśnie to, co chcemy wyrenderować po kolei, czyli albo tą pojedynczą scenkę, albo mogę od razu za jednym razem wybrać sobie kilka widoków, które chciałbym wyrenderować. Typ tego renderingu, czy to ma być obraz stały, panorama albo panorama stereo, czyli to, co możemy wykorzystać właśnie... Za chwilę pokażę oczywiście. W goglach. Dzięki panoramie stereo, gogle i smartfon, dowolny wręcz i zupełnie inna perspektywa, zupełnie inne doświadczenie z tym projektem. Tak jest, panorama stereo, jakość finalna, teraz ekspozycja. Jeżeli będzie to ekspozycja zaawansowana, to program czy ta usługa chmurowa dopasuje najlepszą prezentację scenki. Jeżeli wybierzemy natywną, to będą to ustawienia, czyli data, godzina renderu, to co ustawiliśmy w programie Revit, więc to będzie natywna prezentacja, ekspozycja, jakość. Tu widzimy teraz ilość wymaganych kredytów, czy zużytych podczas tego renderingu, ilość dostępnych kredytów. Wybieramy start i może ja już tego nie będę robił, bo to chwilę by nam zajęło. Przeniosę się bezpośrednio do galerii. Ale żeby nie zniechęcać, to ja powiem, że ta chwila jest liczona w minutach. Ktoś, kto renderował na własnym komputerze, może się odnieść do tego, bo skomplikowane rendery to często dziesiątki minut, jak nie więcej, a tu rzeczywiście w minutach. I na koncie Autodesk 360 ono jest bezpłatne również, podobnie jak to renderowanie samo. Ja ci zabieram głos, co? Ale wybaczysz mi? Jasne, Rafał. Potrzebujemy jedynie łącza internetowego, widać, że nam się tam doładowuje ta scena w tej chwili. Ta kostka